I tak, hejka, siemka, jest na moim warsztacie, super paczka od Eweliny, od Kacperka i od Izabeli. Wielkie, wielkie dzięki za miłe spotkanie, za odwiedziny na targu staroci. Już. No i tak, odwiedzili nas kolejni goście, tak, Iza, Ewelina, Kacper, także wielkie dzięki za spotkanie, super, super, że jesteście. No tak jak widzicie, no na targu staroci się kręci, widzowie nas oglądają. Tutaj też się dzieje, co chwilę coś się sprzedaje, tak zakupy. Co żeście kupili? Młoteczek i za. Młotek. Iza, no, będzie, remoncik będzie, nie? Dokładnie. No. No i tak patrzcie, chwilę ich nie było. Poszli niby na zakupy, a wrócili, patrzcie, z czym. Taka paczka od Eweliny, Kaspra i Izy, tak? Izabeli. No, będzie ruda na wagę przy unboxingu. Tak, ma być, to jest życzenie, także wypatrujcie odcinka z unboxingiem. Ich ulubiona nudnuta to co? I żegnamy się. Ruda na wagę. Ruda na wagę. Zaprosili nas z kącika ust. No super. Ja bardzo dziękuję. Piąteczka. Uciekamy. Iza, dasz piąteczkę? Nie. Nie da. A to mama da. O. Dzięki Kasper. Super. Ale fajnie. My pozdrawiamy z Duńsko Wolę. Oczywiście. Do zobaczenia. Fajnie, do zaś. Hejka, siemka. Duńsko Wola, Karsznice. No i co, ruda na wagę na pewno już leci w tle. Z tego, co żeście mówili, wasza ulubiona nuta. Dlatego bardzo się cieszę. No i co, otwieramy zawartość. Paczka naprawdę bardzo ciężka. Oczywiście, paczuchy otwieramy za pomocą noża, który otrzymałem od Saracena. Pozdrow serdecznie, Dariusz. Cyk, cyk. Pyk, pyk, jak to mówi Flaming ostatnio. I zobaczymy, co tam jest w środeczku. Nóż na bok, otwieramy. Ho, ho, ho. Uhuhu. No i co my tu mamy? Jest, widzę, sporo złomiku. Ubieramy rękawice i wyciągamy. Rękawice ubrane i złom wyciągamy. Co my tu mamy? No, amelium jest na pewno. Taki tutaj czajnik z zawartością. No. Ale fajny kramik, tu będzie złomik, deodorant, tak, oczywiście będzie aluminium, to też będzie aluminium, no ciekawie, fajnie, jak ja lubię takie paczki, także będzie troszeczkę złomiku, jakiś silniczek, no będzie miedziucha, będzie ruda na wagę, toster, dawno nie było tostera, czy to gofrownica, zwał jak zwał, zasada działania taka sama, toster, sandwich, pyk. Trafo tutaj jest mikrofali, no ciekawe czy tu jest ruda, czy farbowana, ale na pewno pójdzie na wagę. Ale ciężkie. No, tutaj kolejne porcje złomu. Tu też aluminium albo niedźwiedka, sprawdzimy. Aha, dekielego, czajniczka. Dobrze. Tutaj takie kabelki, będą złączki. Troszeczkę będzie kolorek, będzie mosiąc, coś powinno być. Cymbałki do grania. Jest złomik. To zapewne od Izabeli, tak? Jakaś zabawka. Będzie złomik, będzie grane. O! Armatura. Fajnie. Razem z wężykami, ze wszystkim. No super. Deodorant. O panie! Panie, panie! Co to się stanie? Tu dopiero będzie miedziuchy. No, szykuje się ciekawa kopalnia miedzi. Tutaj z kuchenki mikrofalowej. Zawsze zapominam, jak to się nazywa. To coś. Nie będziemy się zastanawiać. Suszarka. A czy suszarka działa? Bo jak działa? Teraz sprawdzamy, czy to działa. Włączona do prądu. O, tak działa. Dobra, nic, czyli nie działa. To kto wygląda, wyzionęła ducha. Dobrze. Bo już myślałem, że zostawię ją, bo na targu staroci często bywa taki gość, to zbiera suszarki. Tak, i kable. Ciekawe. Ciekawy temat. Wyślij na bok. Tutaj będzie zaś jakiś mosiąc pobielany. Tutaj coś się działo, ktoś coś kombinował. No, tak to wygląda nieraz, że trzeba coś porzeźbić. No i super, grunt to kreatywność. To do armatury trafi. Tutaj będzie też kopalnia miedzi na pewno. Ale aluminium, troszeczkę złomu,
fajne fanty, tu też aluminium, Gorski, lecimy dalej, tutaj było jakieś urządzenie, kuchenne, też zapewne silnik, zapewne będzie też kopalnia miedzi, grube kabelki, no, bogato, bogato, tutaj jakieś wyposażenie AGD, tłumik, ślipierka, nie wiem czy on sprawdza, czy nie, czy mi prądu nie wbije. A co, zaryzykujemy czy nie zaryzykujemy, tak? Zaryzykujemy, może się nie zachwyci. Włączamy do prądu. Włączona już jest. Co? Działamy czy nie działamy? Też coś w środku tutaj iskrzy bardzo. Nic, idzie do złomu. I tutaj jeszcze, o, to będzie kopalnia miedzi. Piękny dławik. Tutaj troszeczkę elektroniki. Amelinium. Armatura. Dobrze, wyciągam wszystko na wierzch. Już ci sprzedałem, a kasę przefurgałem, wiaderko puste. Tak szybko dziś nie usnę, trzeba zapewnić, marzenie spełnić, czy kopalnia miedzi w głowie mi siedzi, ruda na wagę. Tak więc tak się prezentuje zawartość paczki. Wielkie dzięki dla Ewelinki, Kasperka i Izabeli. Super. Tu jeszcze takie temaciki w czajniku, schowane, skryte. Takie coś jeszcze tutaj, a zapewne aluminiowe. Jakiś docisk był. Cyk. Jest pokrywka od czajniczka. Normalnie w pełni sprawny. Czajnik z gwizdkiem. Może jeszcze zagwizda kiedyś. No nic. Ja dzisiaj nie będę nic zamontował. Przygotuję sobie wszystko na odcinek z kopalni miedzi. Bo takie to też było życzenie. Ruda na wagę jeszcze poleci nieraz. Także wielkie, wielkie dzięki dla Was za paczuchę. Dzięki Wam będą odcinki z demontażu. No i co? Standardowo, jak się podobało, oczywiście zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrybowania. Wypatrujcie oczywiście odcinka z kopalnią miedzi, właśnie którego będą sponsorami Ewelina, Kasper i Izabela. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za spotkanie na Targu Staroci. Wielkie dzięki za to, że dostarczyliście mi osobiście tą paczuchę. No super, bardzo się cieszę. No i nic. Hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.